No, witam Was fantastycznie w tym fantastycznym formacie. Tylko sobie przestawimy, żebym była bardziej centralnie, może zrobię coś z tymi włosami. Witam Was, słuchajcie! Kolejny car vlog. Wróciłam do Torunia, chwilowo. Wróciłam na weekend do domu, no i mam okazję nagrać car vloga. Miałam zabierać ze sobą auto, ale jednak przemyślałam to i zabiorę je raczej dopiero na Wszystkich Świętych, do sądu do Gdańska, więc... No przez ten weekend mam tylko okazję nagrać car vloga. Raczej nie zamierzam jeździć na przykład pankiem. Miło, gdy ten pan pojawił się na naszej antenie. To jest Sheeran i Galway Girl. Leciał Ed Sheeran. Jadę teraz do chłopaka i sobie po prostu pogadamy. Jak to car vlog, no, kto by się spodziewał, że będziemy gadać i w ogóle film. Jak to, kto by się spodziewał, że w filmie będę tutaj do Was coś mówić. Stwierdziłam, po pierwsze jest to dobry moment, bo w ogóle jadę autem. Dzisiaj już jechałam autem, więc wiem, że jeszcze nie zapomniałam, jak się jeździ. Ale stwierdziłam, że jest to po prostu dobry moment, bo wiem, że do chłopaka będą korki. Ja i tak pewnie pojadę sobie objazdem, aby ominąć te korki. Ale tam na tym objeździe przynajmniej jest mniej samochodów, więc będę mogła spokojnie z Wami rozmawiać. Teraz będzie telepać, ponieważ standardowo przejeżdżam przez moje błąki. No tak, chłopcze, na rowerze uważaj. Więc tutaj telepię, bo tutaj jest dużo dziur. Widzicie, mam dosyć dobry humor. Jakoś, no powiem Wam, że w ogóle jak wracałam do domu, to taki backstory w sumie troszeczkę, bo gadałam sobie, w ogóle mam dzisiaj trzy tematy do poruszenia. I pierwsza rzecz to jest w ogóle właśnie fakt tego, jak wróciłam do domu, bo no to jest mój pierwszy weekend, kiedy wróciłam. Wróciłam po tygodniu. Wiem, że mało osób wracało po tygodniu, ale ja wróciłam, żeby jeszcze sobie dobrać parę rzeczy. Wstępnie miałam też zabierać właśnie auto z Torunia, ale jednak zapadła inna decyzja. Poza tym też moi rodzice mają mikrofalówkę, którą ze sobą zabiorę do akademiku, więc też ją tutaj chcę odebrać. Ale powiem Wam, że jak wchodziłam tak do domu, akurat moich rodziców nie było, bo byli na zakupach, ale weszłam tak do domu i było to tak dziwne, bo wchodziłam do niego i wchodziłam ze świadomością, że przyjeżdżam tu na weekend. I to jest tak dziwne, wiecie, wchodzić do swojego domu i mieć świadomość, że nie przyjeżdżasz, jakby nie wracasz do niego, tylko przyjeżdżasz na weekend i jakby przyjeżdżać tak na chwilę do domu, a nie wracać skąd. Zawsze skądś wracałam, a tutaj tak inaczej. Wróciłam, czuję się naprawdę fajnie i powiem Wam, że odczuwam mocno, będąc teraz w domu, to odczuwam to, jak przyjemna, znaczy to już w ogóle odczuwałam w akademiku, ale wiecie, fakt tego, no, że w akademiku żyjąc z kimś mam mniej prywatności i czuję, odczuwam to, zwłaszcza jak wracam i po prostu, wiecie, jestem sama w pokoju, mogę sobie oglądać coś bez słuchawek i nie musieć się martwić. Jest to odczuwalne, ale nie narzekam na akademik. Po prostu, no jako że ja jestem jedynaczką i od tych 19 lat mieszkałam zawsze sama w pokoju, to jest to przeskok. No i poza tym, wiecie, fajnie jest wrócić do domu. Dobrze się czuję w domu, miło i po prostu jest to przyjemne. Więc wczoraj siedziałam w sumie cały wieczór z rodzicami, sobie oglądaliśmy Warsaw Shore. Troszkę sobie podokuczałam z Adam, to z czego się właśnie śmieliśmy, że nie wiem, ja chyba będę musiała zacząć komuś płacić za to, żeby mi się tam przykrzał, bo po prostu będzie mi tego brakować. No, zrobiłam paznokcie nowe, bo moje już tego wymagały, więc zrobiłam sobie nowe takie classy i oczywiście pokazywałam je na Instagramie, standardowo. I w ogóle chłopak ma, mają rodzice chłopaka nowego pieska, więc sędzia Wam tutaj pokażę go. Przechodząc teraz do tematu chłopaka, bo prosiłam Was na Instagramie, żebyście podrzucili jakieś tematy, co czym chcielibyście posłuchać w samochodzie. No i właśnie tematem, który się mocno przewijał, to był związek na odległość, jak teraz w ogóle wygląda moja relacja z chłopakiem i ile się widujemy. Ja tutaj nie chcę Wam zdradzać szczegółów naszej relacji, ale może też Was troszkę zadejtać, ponieważ Wam mówiłam, że mi się szykuje z chłopakiem relacja na odległość, a jak się okazuje? Nie. Ponieważ okazuje się, iż mój chłopak ma stacjonarne, przynajmniej w połowie, tak jak ja. No i musi być na miejscu w Gdańsku, więc już w zeszłym tygodniu tak naprawdę, w minionym, widywaliśmy się w Gdańsku, bo po prostu tam był. Więc
końcu związek na odległość nie będzie nim. Nie ukrywam, cieszy mnie to, bo nawet jeśli mamy się widywać tylko na weekendy będąc tam, to po prostu, no nie ukrywam, jest to przyjemne. Dobra, skręcimy tu, chociaż nie ma tak dużo samochodów. A jest sobota, to nie powinno być tu korka. Nawet jak się będziemy widywać tylko na weekendy, tak jak normalnie tutaj, to po prostu jest to fajne mieć świadomość, że ta druga osoba jest na miejscu, w mieście. Także związek na odległość nim nie będzie. I też w związku w ogóle z akademikiem. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie poprzedniego filmu, w którym właśnie poruszałam temat akademiku i tam zrobiłam taką dłuższą wypowiedź na temat akademiku w związku z tym, że wiecie, że no zresztą nie będę Wam tutaj mówić, bo o tym mówiłam, że chodzi o realia po prostu, jak to wygląda i że dużo osób nie może sobie pozwolić na kawalerkę czy mieszkanie. Jak jesteście ciekawi, to Was odsyłam do poprzedniego filmu. Bardzo pozytywnie na to zareagowaliście, w ogóle na cały film bardzo pozytywnie zareagowaliście, jest mi z tego powodu bardzo miło. I właśnie no, były też pytania o akademik, o współlokatorkę i tak dalej, bo jak wiecie albo nie, ja mieszkam w dwójce. Niestety, niestety jako pierwszak nie miałam szans na dostanie się do jedynki, czyli do jednoosobowego pokoju. Także jedno wiem, że było pytanie o to, jak, czy lubię swoją współlokatorkę i czy się z nią polubiłam. I powiem Wam, że tak, ja miałam szczęście, trafiłam na fajną współlokatorkę, także naprawdę nie narzekam. Już się zgadałyśmy, że następnym razem, jak nam się pokończą takie soki do rozcieńczenia, to kupimy taki jeden duży baniak. Także naprawdę fajnie. I w ogóle w akademiku powiem Wam, że naprawdę egzystuje mi się dobrze. Nie czuję się jak w więzieniu, bo też śmiałam się na Instagramie z tego, że z jednego komentarza, bo ktoś napisał, że to jest jak cela w więzieniu. I no dosyć mnie to rozbawiło. Zwłaszcza, że dowiedziałam się, że mieszkając tam mogę dostać się na przykład depresji. Więc nie wiem, jak sobie w takim razie radzą osoby, które mieszkają przez kilkanaście lat z rodzeństwem w jednym pokoju o takim metrażu. No ale jak się egzystuje w akademiku? Na pewno nagram Wam taki film z takiego tygodnia, też właśnie bardziej z akademiku, bo ja wiem, że jedno to, że na przykład jest to, ja bardzo chciałam znaleźć taki jakiś materiał, jak patrzyłam na akademiki, jak to wygląda i w ogóle z czym to się je i nie było czegoś takiego, więc chciałam Wam to pokazać, tak wiecie, od tyłu, jak to jest z tymi kuchniami, z pralniami i w ogóle z takim egzystowaniem. No i po prostu podzielicie takim tygodniem. Wiem, że już to było akurat przy okazji Back to School, jak wiele osób pisało o tym, że nagram taki tydzień ze szkoły, jak nagrywałam w liceum. Także tak, pojawi się coś takiego, ale na razie jest naprawdę fajnie. Odczuwam tylko coś takiego, że nie chcę mi się chodzić do kuchni gotować. Chodzę w tom i z powrotem po długim korytarzu i to mocno odczuwam, że muszę brać te rzeczy z pokoju do gotowania i do kuchni, to tam robić, później znowu przychodzić do pokoju, później znowu do kuchni wszystko pomyć, bo w kuchni jest większy zlew, więc łatwiej mi się tam myje. No i to jest bardzo odczuwalne, ale tak poza tym to naprawdę jest miło. Fajne jest to, bo poznałam dziewczynę też z akademiku ode mnie i gdzieś tam w kuchni się jakiś ludzi pozna, z kimś się pogada. Jest taka dość naprawdę miła atmosfera w tym akademiku. No i przede wszystkim on jest w tak fantastycznej lokalizacji, że na uczelnię chodzę na piechotę i mam tak w maksie 15 minut do mojego wydziału. Także tam chodzę na piechotę. Do sklepy mam też na tyle blisko, że chodzę do nich na piechotę, bo nie opłaca mi się inaczej. Mam kawałeczek do przystanku tramwajowego. Czy wiecie, gdzieś coś załatwić, to wszystko jest na takiej odległości, że są to odległości tak, że będę szła w maksie, nie wiem, 15-20 minut, więc nie opłaca mi się jechać tramwajem i to jest super, bo bardzo dużo chodzę, więc przez ten tydzień tak naprawdę jak tam byłam, to byłam bardzo aktywna, bo tu trzeba było podejść do sklepu, to tu, tam coś załatwić, tu do paczkomatu i naprawdę robiłam dużo kroków, byłam aktywna i to mi się bardzo podoba, bo to jest jakiś sposób na spacery. Także ja na ten moment jak najbardziej mogę Wam polecić mieszkanie w akademiku. Teraz jestem w Toruniu, to jeszcze dobieram rzeczy, to jakiś garnek kupiłam, biorę słoiki z domu, bo na pierwszy tydzień nie miałam, więc teraz nadrabiam. Gdzieś jedzie coś, policja jedzie. No, dobieram jeszcze rzeczy, ale ogólnie naprawdę żyje mi się fajnie. Dostałam nawet paczuszkę od rodziców ze słodyczami do paczkomatu, bo raz prosiłam mamę, żeby mi przysłała leki. No i później pojawiła mi się kolejna paczka i okazuje się, że rodzice mi wysłali mi paczkę słodyczy. Także no naprawdę super. Więc na ten moment jak najbardziej akademik mogę Wam polecić. Zapowiadam też, że będzie film. Chciałabym też zrobić taki film z tygodnia jedzenia.
takiego po studencku, w sensie pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce. Na pewno też, jak w końcu znajdę sobie siłownię, bo miałam jakby nie wiadomo, kiedy siłownia będzie dostępna w akademiku, więc na razie muszę sobie jakąś znaleźć i na jakąś się wybrać po prostu. Tak, o. I z chęcią Wam zrobię na przykład po miesiącu czy dwóch taki filmik o budżecie studenckim, bo sama cały czas nadzoruję swój budżet, zapisuję wszystkie rachunki tak skrupulatnie, żeby też ogarnąć to jakoś sensownie i ogarniać swoje wydatki. A to jest coś, o czym się w ogóle, to jest coś, co mi się bardzo podoba na przykład u Agaci Astej, czyli to, że ona porusza temat pieniądza, oszczędzania, poduszki finansowej. To jest coś, o czym niewiele osób mówi, a mi się ten temat bardzo podoba, jest dla mnie interesujący, więc z chęcią Wam też o tym poopowiadam. I o właśnie takim, ale kot wskoczył na płot! Także z chęcią Wam o tym poopowiadam i się podzielę. Zresztą jak macie jakieś pytania, prośby o studia i w ogóle o akademik, to piszcie, ja Wam z chęcią coś zrealizuję i się tym podzielę, bo ja wiem, jak ja sama byłam bez odpowiedzi i wiecie, byłam przed studiami i nie wiedziałam co i jak, więc z chęcią z tego, co ja się będę dowiadywać, się z Wami podzielę. I to byłoby na tyle w tym filmie. Posłużył mi troszkę on za taki update do życia. O, nie, będę jechać, bo ci światło. Jak ładnie jest rozstrzelone światło. Do takiego, wiecie, no pogadania z Wami, zdanie Wam troszkę relacji. Bardzo miło mi się z Wami tutaj rozmawiało, normalnie jakbym była na kawie, opowiadała przyjaciółce co i jak. Także bardzo, bardzo fajnie. Sędzią się dowiem, co u Was ciekawego, jak nowy rok szkolny i w ogóle, jak Wy to przeżywacie. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Taki car vlog bardziej różniejszy, nie na konkretny temat, ale oczywiście ja z chęcią, jak tylko będę jeździć autem, to będę Wam realizować car vlogi takie bardziej tematyczne tutaj. Chciałam Was trochę zupdate'ować, odpowiedzieć też na jakieś pytania, które Was interesowały, więc mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, bo to mi bardzo pomoże. I zostawcie subskrypcję, abym mogła się rozwijać. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Zwalniający. Buziaki. Pa, pa.